Raz, dwa, trzy, chyba jesteśmy. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Ja nazywam się Aleksandra Frontczak-Biś i witam Cię podczas transmisji na żywo, która będzie serią pytań i odpowiedzi, a naszym takim głównym, otwierającym pytaniem będzie, jak rozpoznać temperaturę koloru. Pierwsze moje pytanie, bo widzę, że zbierają się powoli osoby. Pierwsze pytanie, czy mnie widać i czy mnie słychać? Bardzo Was proszę w skali od 1 do 10. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Będę bardzo wdzięczna za wszelkiego rodzaju znaki. Może być komentarz, a może być po prostu jakiś tam kciuk w górę albo serduszko. Wtedy będę wiedziała, że mnie widzicie, że mnie słyszycie. A jeżeli ktoś może napisać, jeżeli ma taką możliwość, to dajcie proszę znać skala od 1 do 10, jak mnie widać, jak mnie słychać. Pierwsza rzecz, taka dla mnie bardzo istotna. Chciałabym, obojętnie czy teraz podczas transmisji, czy podczas retransmisji tego spotkania, chciałabym od Was usłyszeć, a właściwie przeczytać, kto jest po raz pierwszy na mojej transmisji na żywo. Kto jeszcze nigdy nie był, kto jest po raz pierwszy. Pierwszy raz ma ze mną do czynienia. Okej, coś tu się pojawia, ale dalej nie mam żadnych jasnych komentarzy, że mnie widać. Bardzo bym prosiła, nie wiem, czy mamy takie duże opóźnienie, czy coś innego się wydarza. Także czekam. A ja w międzyczasie chciałabym powiedzieć, ponieważ wiem, że na tę transmisję zapisały się te już osoby, które standardowo nie są w mojej społeczności, więc ja oprócz tego, że się ładnie na początku przedstawiłam, o, na przykład Angelika pisze do mnie, że jest po raz pierwszy na żywo, super. Poza tym, że się przedstawiłam z imienia i nazwiska, pracuję jako osobista stylistka, jestem autorką 3 książek, między innymi książka Ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej, czyli książka, która jest trochę zahacza, trochę o tematykę naszego dzisiejszego spotkania i głównego pytania, i właściwie większości pytań, które do mnie przesłałyście, to kolory. Kolory, a dokładnie dzisiaj będziemy o tym, jak rozpoznać temperaturę koloru i inne pytania. Muszę przyznać, że tematyka kolorów jest mi bardzo, bardzo bliska. Dlatego właśnie 5 lat temu postanowiłam napisać książkę Ubierz się w kolor, a w tym roku ją odświeżyć, to znaczy sprawić, żebym miała drugie wydanie, i to właśnie to, co Wam przed chwilą tutaj pokazywałam, to jest drugie wydanie tej książki. Oprócz tego, że jestem autorką 3 książek, to jestem autorką 4 już kursów online. Pomyliłam się z tym 3-4, ponieważ ten 4 to ma premierę dzisiaj. Właśnie dzisiaj, jak łączyć kolory, czyli uzupełnienie tego tematu właśnie znalezienia swoich kolorów, a później informacje, jak je ze sobą łączyć. Ja oczywiście dzisiaj też opowiem o tym kursie online, jak łączyć kolory. Jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, to może wejść na stronę www.jakłączyćkolory.pl, oczywiście bez polskich znaków. Link wrzucimy zaraz tutaj w komentarz. Wrzucimy, mam na myśli nie, że ja i ktoś mi tu pomaga, tylko ten ktoś siedzi teraz w Krakowie, ma na imię Karolina i wspiera mnie w mojej pracy. Bardzo często to z nią właśnie macie kontakt, jeżeli piszecie, czy na fanpage'u, czy maile, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Także Karolina będzie wrzucała dzisiaj wszystkie linki. jakłączyćkolory.pl. O, właśnie pojawił się fantastycznie link. Także możecie zerknąć. Ja oczywiście o tym kursie opowiem Wam więcej troszeczkę. Jeżeli któraś z Was miała pytania odnośnie tego kursu, to można je też tutaj zadawać. I teraz, nasze spotkanie dzisiaj, co będzie się działo? Tak jak powiedziałam, odpowiem na pytania, ale nie odpowiem na wszystkie pytania, które dostałam, ze względu na to, że myślę, że spędziłabym tutaj z Wami około 2 godzin, a no nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał tyle cierpliwości, żeby słuchać takiej transmisji na żywo przez 2 godziny. Może jeszcze tak na żywo faktycznie, natomiast retransmisję może już nie do końca, dlatego postanowiłam, że ponieważ jest takie duże zainteresowanie tym spotkaniem, to pomyślałam sobie, że przecież bardzo dobrym pomysłem będzie wrzucenie
drugiego terminu takiej transmisji na żywo. I uwaga, uwaga, ja sobie tutaj zapisałam, więc zerkam. Są trzy opcje tej transmisji na żywo, tak żeby ona odbyła się jeszcze w tym tygodniu, tak żeby jeszcze odbyła się wtedy, kiedy jesteśmy w kampanii promocyjnej kursu online jak łączyć kolory i jest jakby taką naturalną kontynuacją, żeby tutaj się nie rozeszło. I takie terminy, które ja mogę Wam zaproponować i będę prosiła, żebyście wydały znać, kiedy dla Was to będzie najlepsze, to piątek wieczorem, czyli też powiedzmy na przykład godzina 19, sobota w godzinach porannych, po porannych oczywiście takich sobotnich, czy mogą być przedpołudniowe, to może być godzina na przykład 11, albo niedziela wieczorem też 19. Dajcie mi proszę znać, kiedy dla Was będzie lepsza ta druga porcja transmisji na żywo, oczywiście tej odpowiedzi na pytania, oczywiście będzie też do obejrzenia później, ale może ktoś ma ochotę być na żywo i będzie chciał mieć dostęp do tych materiałów i do pytania mnie po prostu na żywo. Także z rzeczy organizacyjne ja będę tutaj Wam odpowiadała na pytania. Ja mam je też przygotowane, tutaj mam przed sobą komputer i będę te pytania do Was od razu, na nie będę odpowiadała i na te pytania, które będą pojawiały się na żywo, też będę odpowiadała. Dlatego chcę docenić te osoby, które są ze mną na żywo. Widzę, że odpowiadacie, super, ja nie będę teraz tak bardzo zerkała na te komentarze, bo one będą mnie bardzo rozpraszać, ale na pewno zerkniemy później z Karoliną jutro na to, co odpowiedziałyście i zaplanujemy tę transmisję na wtedy, kiedy było po prostu najwięcej odpowiedzi. Także jeżeli komuś zależy, to warto ten komentarz wrzucić. Okej, myślę, że tyle rzeczy organizacyjnych, trochę to zajęło. W każdym razie lecimy z tematem, jak rozpoznać temperaturę koloru. Żeby rozpoznać temperaturę koloru, to ja potrzebuję, cóż potrzebuję zrobić? Potrzebuję posłużyć się książką i tymi tutaj stronami z tej książki. Nie będzie trzeba czytać, bo ja wiem, że macie odbicie lustrzane, ale chodzi mi o ten tutaj obrazek. Ten obrazek, czyli jak może już wiecie, Koło kolorów, na które składa się 12 barw czystych, a te 12 barw czystych to kolory podstawowe i kolory pochodne pierwszego rzędu, pochodne drugiego rzędu. I co to oznacza? Kolory podstawowe mamy tutaj graficznie przedstawione. Jest to cyjan, błękit cyjanowy, magenta i żółć, taka kanarkowa, cytrynowa. Potocznie mówimy na nie po prostu czerwony, niebieski i żółty. I one połączone ze sobą tworzą kolejną część koła kolorów, czyli jak widzimy tutaj mamy z niebieskiego i żółtego powstaje nam zielony, tak? Widzicie to? Z magenty i z niebieskiego powstaje, może ja powinnam przybliżyć. O! Tak, pięknie. Powstają kolejne kolory i kolejne i kolejne. I oczywiście to koło kolorów można też przedstawić tonalnie, czyli tutaj w takim przejściu w ten sposób. Natomiast mnie będzie bardzo dzisiaj interesowało, a może nawet oba. W każdym razie trzy kolory podstawowe. I pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o rozpoznanie temperatury koloru, to żeby zastanowić się, jak mamy trzy kolory podstawowe, czyli kolory, z których powstają wszystkie inne, to jaką one mają temperaturę? Niebieski, chłodny, czerwony, ciepły, żółty, ciepły. Czyli można by było powiedzieć, że jeżeli patrzymy na kolor i on ma w sobie dużo niebieskiego, czyli albo jest po prostu niebieskim, albo jest jakimś takim morsko-turkusowo-zielonkawym, albo po prostu jest zielenią, gdzie widzimy więcej niebieskiego niż żółci, no to będzie to chłodny kolor, tak? Albo w drugą stronę mamy fiolety. Ja to może jednak to drugie koło mi się przyda. Popatrzcie, tu mamy niebieski. Mamy niebieski, te chłodne zielenie i mamy niebieski i tutaj te morsko-turkusowe i mamy kolory, które są takie fioletowo-niebieskie, tak? Mamy tutaj fioletowo-czerwone później i fioletowo-niebieskie. Więc można by było powiedzieć, że ta część koła kolorów tutaj właśnie, o, jest chłodna, ponieważ ma w sobie dużo niebieskiego, a ta, która jest powyżej, czyli od tych takich chłodnych, proszę tutaj, tu mamy w miarę taką neutralną zieleń, ponieważ 100% żółci łączy się ze 100% niebieskiego, czyli mamy tak zwaną letnią zieleń, można by było powiedzieć, bo 100% ciepłego, 100% chłodnego koloru powstaje nam chłodna zieleń i od tej neutralnej zieleni zaczynają się nam ciepłe zielenie, tak? Czyli te, które mają w sobie dużo żółci, później mamy tutaj takie żółto-zielone, takie limonkowe i następnie mamy żółć, mamy
takie żółto-pomarańczowe, mamy pomarańcze, mamy takie oranże, cynobry, mamy czerwień, właśnie mamy magentę tutaj i tu mamy, no co tutaj mamy? Ciepłe fiolety, więc można by było powiedzieć, że to koło kolorów można podzielić, no może nie na pół, bo wtedy była mniejsza połowa i większa połowa, ale na dwie części i mamy, tak, mamy tutaj tą chłodną część koła kolorów i ciepłą część koła kolorów, więc można by było powiedzieć, że rozpoznanie temperatury jest generalnie bardzo proste, no bo przecież jeżeli coś należy do tej części koła kolorów, u mnie tutaj na dole, tej niższej części koła kolorów, to jest chłodne, a jeżeli do tej większej, no to jest ciepłe. I no, byłaby bardzo prosta sprawa, wtedy każda czerwień byłaby ciepła, każdy żółty byłby ciepły, każdy pomarańczowy byłby ciepły, jakby każdy niebieski byłby chłodny i sprawa byłaby bardzo prosta. Natomiast nie jest tak bardzo prosta. I można by było powiedzieć, że przynależność do jakiejś części koła kolorów mówi nam tylko o tym, jaki ten kolor jest. Czy on jest ciepły niebieski, czy on jest, przepraszam, czy on jest chłodny, bo należy do tego, do niebieskości jest po prostu chłodne. Czyli pierwszy poziom temperatury. Drugi poziom temperatury to jest to, że kolory jednak mogą mieć cieplejsze i chłodniejsze odcienie w ramach swojej grupy kolorystycznej, tak? Czyli mamy różne czerwienie, mamy właśnie różne fiolety, różne żółcie. No, teoretycznie o pomarańczowym mówi się, że jest to kolor, który nie ma chłodnych odcieni, ponieważ powstaje z połączenia żółci i czerwieni, no czyli można by było powiedzieć, że no, są to takie kolory, no, ciepłe bardzo i z dwóch ciepłych nie da się uzyskać chłodnego. Natomiast czasem potocznie mówi się, że na przykład jakieś odcienie morelowej brzoskwini, takiej, morelowej brzoskwini, co ja mówię, morelowego pomarańczu, że one są takie trochę, no, można by było powiedzieć, chłodniejsze. I tutaj na przykład, ja Wam coś pokażę, o. Widzicie tutaj te kolory? Ja nie wiem jak bardzo, bo one przez lampę i przez komputer mogą być trochę takie... O, ja mam tutaj nazwy kolorów różne napisane, melon, papaja i tak dalej. No to można by było powiedzieć, że ten melon to jest taki, no taki różowo-pomarańczowy, tak? Gdy porównamy go tutaj, o, z tym pomarańczem na przykład, to widać, że, widzicie to? Dajcie znać, czy widać tę różnicę kolorów. Ten jest taki bardziej różowawy, a ten jest bardziej pomarańczowy. Więc tak, no na skraju tego, przez jakby rozbielenie trochę tego pomarańczu, przy większej ilości czerwieni, no on się wydaje być chłodniejszy. Natomiast... No można powiedzieć, że pomarańczowy jest ciężko, żeby uzyskać coś chłodnego. Natomiast, no tak jak mówię, mamy przecież coś takiego jak czerwień taką klasyczną i mamy czerwień malinową, którą nazywamy potocznie chłodniejszą czerwienią. Więc jeżeli jest to chłodniejsza czerwień, no to, to jak to jest? To jest to chłodny kolor czy ciepły kolor? I teraz uwaga! Istnieje coś takiego jak druga warstwa, jeżeli chodzi o temperaturę koloru, czyli ta warstwa, która nam mówi właśnie o tym takim podtonie, czyli mamy ton koloru, czyli czerwony, czyli ciepły kolor, ale chłodniejszy jego odcień, czyli czerwień malinową. I teraz to, że czerwień malinowa jest chłodniejszą czerwienią, czyli chłodniejszym ciepłym kolorem, chłodniejszym odcieniem ciepłego koloru, nie znaczy, że jest chłodnym kolorem. Ona zawsze będzie cieplejsza, nawet ta czerwień malinowa będzie cieplejsza od takiego klasycznego niebieskiego, tak? Takiego chłodnego, klasycznego niebieskiego. Mam nadzieję, że to jest jasne i że Wam to pomogło rozwikłać tę zagadkę temperatury koloru. Z jednej strony przynależność do części koła kolorów, albo tej niebieskawej, albo tej żółto-czerwonej, a z drugiej strony druga jakby warstwa, czyli właśnie temperatura takiego tego podtonu. To jest mega, mega, mega ważne. Tak, więc mamy pierwszą rzecz otwierającą ze sobą, a ja tutaj już zerkam do pytań, które od Was dostałam, ale zanim przejdę do pytań, które od Was dostałam, to pierwsze, moja, pierwsze, zanim pierwsze, to moja prośba do Was, czyli prośba o udostępnienie tego spotkania, to znaczy chciałabym, żeby osoby, które jeszcze nie są w moim zasięgu, to znaczy jeszcze nigdy nie słyszały o kodzie stylu, nigdy nie słyszały o mnie, o moich książkach, żeby dzięki właśnie Tobie tę możliwość otrzymały. Możliwość, ponieważ daje bardzo dużo wartości takiej merytorycznej, darmowej, z której mogą skorzystać kobiety, które na co dzień, na ten moment nie mają możliwości skorzystania z płatnych spotkań ze stylistką. Także jeżeli masz
w swoim otoczeniu kobiety, które myślisz, że mogłyby skorzystać z porad, czy to kolorystycznych, jak dzisiaj, chociaż nie tylko kolorystyczne będą pytania, czy to kolorystycznych, jak dzisiaj, czy jakichkolwiek innych, bardzo będę wdzięczna za udostępnienie tego live'a, tak żeby inne osoby mogły dołączyć do nas albo na żywo, albo później sobie obejrzeć kiedyś w dogodnym momencie. Dobra, to lecimy. Mam pytanie, najpierw zobaczę, czy nie ma pytań od Was. Nie, moment, ja mam przecież tutaj specjalnie, a nie mogę tutaj oglądać, tutaj muszę popatrzeć. Patrzę, czy nie wrzuciłyście Wy jakiegoś pytania. Dobra, jest pytanie od Elwiry. Jasny róż to jaki typ koloru? Ciepły czy chłodny? Można go łączyć z kolorem malinowym? Tak, można łączyć każdy róż z kolorem malinowym. Pytanie, jasny róż jaki? Jasny czy ciepły? Co ja mówię? Chłodny czy ciepły? Chłodny czy ciepły kolor, bo jeżeli on jest jasny i chłodny, no to jest chłodny. Jeżeli jest jasny i ciepły, to jest ciepły, tak? Czyli czy ten róż ma w sobie czy ma w sobie widoczną taką żółć, tak bym mogła powiedzieć, ponieważ tak naprawdę klasyczna czerwień to połączenie magenty, czyli tej takiej, tego różu, powiedzmy tak, my to widzimy, z żółcią, więc jeżeli później rozbielamy czystą magentę, to wtedy jest dla naszego oka chłodniejszy ten kolor, ponieważ rozbielenie ściąga nam trochę temperaturę, a jeżeli dodana jest już tam żółć, czyli ocieplona jest ta magenta jeszcze dodatkowo, no to wtedy jest to jaśniejszy, cieplejszy kolor. Liliana pisze, że udostępnione, super, dziękuję za udostępnienie wideo. Ok, Anna pyta, czy można łączyć kolory ciepłe i zimne, na przykład szary strój do tego brązowe buty lub torebka, albo do pomarańczowej stylizacji srebrna biżuteria i chłodne dodatki. Więc tak, czy można łączyć kolory ciepłe i zimne? Oczywiście, że można, pod warunkiem, że pozwala na to typ urody. No w teorii oczywiście, że można. Tak naprawdę wiele rzeczy można. Włączenie kolorów to jest sprawa taka kreatywna, więc wiele rzeczy można. Jeżeli chodzi o odpowiedzenie, czy szary strój i do tego brązowe buty lub torebka, szary nie ma temperatury, przynajmniej w teorii nie ma temperatury. W teorii szary nie jest kolorem, tylko jest achromatem, czyli jest połączeniem bieli i czerni. Nie ma tam, w teorii nie powinno tam być żadnego jakby takiego tonu odcienia. Natomiast oczywiście my wiemy, że w praktyce czasami mamy takie beżowe szarości, albo mamy takie zielonkawe szarości, albo niebieskawe szarości, one wtedy już mogą mieć temperaturę, więc jeżeli ta szara rzecz jest, jeżeli ta szara rzecz jest taka chłodniejsza i do tego brązowe buty lub torebka, no tak, teoretycznie bym powiedziała, że każdą szarość można połączyć z brązowymi butami lub torebka. I no i druga część pytania, do pomarańczowej stylizacji srebrna biżuteria i chłodne dodatki. Tak, można, jeżeli oczywiście typ urody na to pozwala. Zazwyczaj to jest tak, że pomarańczowy przy twarzy dobrze wygląda no właściwie tylko u ciepłych wiosen, ciepłych jesieni, czystych wiosen. No i ciepłe wiosny, ciepłe jesienie w ogóle ze srebrem i z chłodnymi dodatkami to tak średnio, no czysta wiosna już lepiej, więc tutaj Aniu, nie wiem czy oglądasz nas teraz na żywo, ale teoretycznie tak ogólnie odpowiadając na Twoje pytanie, tak, można łączyć kolory ciepłe i zimne. I teraz tak, jak Hanna pyta, tu niekolorystyczne pytanie, jak dobrać rajstopy około 60 den wzwyż w kolorze brązowym, by nie było efektu babcinego? No muszę powiedzieć, że to pytanie dosyć mnie zaskoczyło, ponieważ ja używam brązowych rajstop, w sensie takich ciemnobrązowych, taka wiecie, gorzka czekolada i jeszcze nigdy mi się nie udało uzyskać babcinego efektu, więc powiedziałabym, że to raczej chodzi o cały strój, żeby on po prostu nie był taki, no nie nowoczesny, taki ciotkowaty. Ja noszę na przykład, no ja jako ciepła wiosna noszę brązowe rajstopy, ponieważ nie chcę zawsze nosić czarnych, a zależy mi na ciemnym dole sylwetki, żeby mi to pasowało do całej stylizacji, do kozaków, do płaszcza, bo te rajstopy jednak może być widać, więc noszę na przykład do brązowych kozaków, do szarych kozaków i na przykład mam do tego albo taki płaszcz w kolorze celaneczki, czyli takiego ciemnego turkusu, albo w granatowy na przykład. I
No i nie widzę w tym efektu takiego babcinego zupełnie. Dobrze, i teraz Beata pyta, czy wszystkie kolory mają swój zimny i ciepły odpowiednik i gdzie jest granica między nimi? No mam nadzieję, Beato, że tutaj już odpowiedziałam na to pytanie podczas pierwszego mojego pytania, znaczy po raz podczas odpowiedzi na moje pierwsze pytanie, czyli jak znaleźć temperaturę koloru, że tutaj wydaje mi się, że to już było. Ok, następne pytanie Kasia. Jak rozróżniać palety ciepłej jesieni od ciemnej jesieni, gdzie jest ta granica? Obie palety są ciepłe i ciemne. Często biorę do ręki coś, co wydaje mi się spełnia kryteria, a po przyłożeniu wydrukowanego brudnika okazuje się, że jest za ciemne. Więc Kasia jest ciepłą jesienią. Robiłyśmy jej analizę kolorystyczną. I teraz jak rozróżnić kolory ciepłej jesieni od ciemnej jesieni? Przede wszystkim kolory ciepłej jesieni i ciemnej jesieni bardzo często mogą być te same. Jedna dana rzecz, chodzi o to, jak je zestawiamy. To znaczy, że i ciemna jesień, i ciepła jesień może założyć na przykład, ja sobie tutaj właśnie mam małą ściągę, mogą na przykład założyć, co mogą założyć? O, ja nie wiem, czy to będzie widać jako brąz, może teraz ręce sobie powykręcam. Mamy tutaj taki kasztan, tak? Że mogą założyć obie osoby, oba typy urody, ten kasztan tutaj. Natomiast ciepła jesień będzie to na przykład łączyła z jakimś powiedzmy, o, na przykład takim zielonym, albo może z jakimś karmelowym brązem, może będzie to łączyła z pomarańczem, natomiast ciemna jesień będzie mogła dołożyć do tego butelkową zieleń, taką ciemną, będzie mogła dołożyć do tego czerń, więc czasami chodzi po prostu o połączenie. Tak naprawdę ciepła jesień, moim zdaniem, ja czasami mówię, że ciepła jesień ma taką dosyć pełną paletę i ona nie jest soczysta, bo soczysta to znaczy w analizie kolorystycznej nasycona, ale ciepła jesień ma taką paletę, którą widać. To znaczy, że ona jest taka wybuchająca tą ciepłą temperaturą, natomiast ciemna jesień ma paletę, która jest przyczerniona. To znaczy jest taka, stonowana tak naprawdę, można by było powiedzieć. I tutaj, jeżeli na przykład weźmiemy sobie takie odcienie, czyli mamy, uwaga, uwaga, pokazuję, mam nadzieję, że widać, się wyostrzy, czy się nie wyostrzy, chyba za mały element. W każdym razie mamy takie winogronowe fiolety. One są dosyć chłodne, bo tutaj jest tak naprawdę 100% cyjanu, czyli 100% niebieskiego, 100% magenty też dodane i 40% żółci tylko, czyli one nie ma tutaj czerni w ogóle tak naprawdę. One są przyciemnione przez połączenie właśnie czerwonej magenty z niebieskim, ale potocznie mówimy, że one są po prostu przeczernione. Nie będziemy już wchodzić tutaj w szczegóły łączenia kolorów, to znaczy mieszania kolorów, bo to by było bardzo trudne. Więc powiedziałabym, że właśnie, że one są takie bardzo ciepłe, takie nienasycone, bo one nie są nasycone. Nasycenie oznacza w analizie kolorystycznej co innego, ale są takie pełne, takie mocno widać. To są kolory właśnie ciepłej jesieni, a ciemna jesień to właśnie te ciemniejsze. No plus oczywiście zapożyczenie od zimy tych takich chłodniejszych. Następne pytanie. O, tu mam pytanie. Joanna pisze, że udostępnione dla klientek. Ma nadzieję, że szybko dołączą do nas. Będziemy wszystkie czerpać z Twojej cudownej wiedzy. Ekstra. Joasiu, bardzo Ci dziękuję. Także będzie mi bardzo miło, jak będziecie udostępniały to nasze spotkanie dzisiejsze i będę mogła być dostępna u wielu osób, nie tylko u Was. Ok, Justyna pyta, co powinna nosić przy twarzy ciepła wiosna, jak to łączyć z dołami, aby nie był to czarny? No co powinna nosić przy twarzy ciepła wiosna? No kolory ciepłej wiosny, to na pewno. Tutaj nie wiem, co mam odpowiedzieć, po prostu kolory ciepłej wiosny. Łączyć je najczęściej z kolorami ciepłej jesieni, żeby nie był to czarny. No a o łączeniu kolorów oczywiście cały kurs online, który dzisiaj ma premierę, jak łączyć kolory.
Także zapraszam, Justyno, jeżeli masz trudność z łączeniem kolorów, no to teraz jest najlepszy moment, żeby dołączyć się do kursu, dlatego że mamy kampanię promocyjną, czyli do przyszłego poniedziałku, czyli jeszcze przez 7 dni i kilka godzin, będzie możliwość dołączenia do kursu w cenie najbardziej specjalnej, najspecjalniejszej. Dlaczego? Ponieważ jest to pierwsza edycja kursu, a ja zawsze chodzę z założenia, że pierwsza edycja kursu jest dla mnie troszeczkę niewiadomą. No, ja włożyłam całe serce, całą swoją merytorykę, ale może się okazać, że kursantki pierwszej edycji powiedzą mi, że jeszcze bym mogła coś tam dołożyć, jeszcze mogłabym coś ulepszyć i ja to będę robiła. I ja to będę robiła, co oznacza, że przyszła edycja będzie jeszcze pełniejsza i po prostu będzie droższa, nie będzie miała tak rewelacyjnej ceny jak obecna. Także na pewno, jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, to wskakuję na stronę jakłączyćkolory.pl i tam są trzy pakiety do wyboru. O tych pakietach jeszcze Wam opowiem, ale najpierw chciałabym skupić się na tym, co tutaj pytacie. Dobrze, dobrze. Aleksandra, włączyłeś jakieś podpowiedzi, jak łączyć kolory u zgaszonej jesieni? No, to jest takie pytanie, na które, no znowu mogę powiedzieć, odpowiadam w kursie. To niestety nie ma, powiedziałabym, no jak łączyć kolory dla zgaszonej jesieni? Je ze sobą plus kolory zgaszonego lata jako typu siostrzanego. Niestety odpowiedź na to pytanie zajęłaby bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. W samym kursie online jest materiałów takich nagranych do kursu online, jest 2,5 godziny chyba, sam tam jest chyba 17 wideo, 17 materiałów wideo, podczas których ja opowiadam o tym, jakie są zasady łączenia kolorów, jak się ich nauczyć raz na zawsze i już nigdy nie mieć problemu, obojętnie jakie nie będą trendy, tak? Czyli ja tam nie przedstawiam, co jest teraz modne i teraz jest modne w połączenie tam, nie wiem, turkusu z rudością i takie noście, bo to byłaby wiedza, która byłaby, no... Niestety tylko przez jakiś czas dostępna. Więc jak łączyć kolory z zgaszonej jesieni? Szerokie pytanie. Jeżeli masz jakieś konkretniejsze, to ja chętnie na nie odpowiem, znaczy bardziej sprecyzowane, natomiast no niestety nie. Ewa pyta, co przy twarzy ma nosić ciemna zima? No kolory ciemnej zimy. Ja nie wiem, czy, bo to drugie już pytanie tego typu jest, przed chwilą co ciepła wiosna, a tutaj co ciepła, ciemna zima. No kolory ciemnej zimy ma nosić ciemna zima. To jest chyba najprostsza rzecz, którą daje typ urody, to znaczy ta najbardziej oczywista. Czyli co nam daje typ urody? Daje nam kolory, które mamy nosić przy twarzy. Trudność się robi, gdy się okazuje, a co nosić na dół, a co z czym połączyć, a jakie dodatki, a jak mamy taki płaszcz, to jaką czapkę. Także przy twarzy nosimy kolory ciemnej zimy. Takie rzeczy są no, znane po analizie kolorystycznej, a jeżeli ktoś tylko przypuszcza, że jest ciemną zimą, no to książka Ubierz się w kolor odpowiada bardzo na to pytanie, także teraz Justyna pisze, że się zapisała na kurs online, no to ekstra, to po prostu cudownie. Monika pyta, czy zgaszone lato może do czarnego żakietu i czarnych spodni nosić bluzkę w kolorze jasnego, siwego, mysiego, siwego zamiast bieli? Tak, aby ta czerń nas nie przytłaczała. No tak, to jeżeli chcesz ratować tą czerń, to tak, ale zgaszone lato w ogóle nie powinno chodzić w takiej ilości czerni, jak czarna marynarka i czarne spodnie. Chyba, że jest to potrzebne z jakiegoś innego powodu. Jakoś mi się bluzka dziwnie układa, otrzymam ręce na biurku i coś mi się tu podciąga. Muszę się poprawić. Dobrze, dobrze, dobrze. Marta pyta, znaczy pisze, mi się nie podoba, że jak się zbliża zima, to w sklepach pojawiają się kolory jesienno-zimowe. Dlatego moja garderoba, zamiast przypominać garderobę ciepłej wiosny, wygląda jak ciepłej jesieni. To znaczy, wydaje mi się, że czy się podoba, czy się nie podoba. Tak naprawdę trudno by było cały czas chodzić w palecie ciepłej jesieni, ciepłej wiosny. Ja wiem, bo ja mam te same przemyślenia. Ja w ogóle wolę się ubierać wiosną i latem, bo można się ubierać jaśniej i żywiej, tak? I bardziej kolorowo. Natomiast no właśnie po to mamy ten typ siostrzany, żeby z niego korzystać. I tak ja bardzo często jesienią i zimą jestem trochę przebrana za jesień, a nie jestem ubrana jak wiosna. Czasami z bardzo praktycznych powodów. No jako ciepła wiosna, jak chcę nosić
kolor mocniejszy przy twarzy, czy coś bardziej takiego żywego, wzorzystego, to raczej na przykład, że nie chcę mieć kolorowego też dołu, to zakładam latem na przykład, nie wiem, beżowe spodnie, tak? W jakimkolwiek odcieniu beżu, czy jakiegoś tam karmelu. Natomiast i do tego zakładam na przykład sandałki albo jakieś balerinki. Natomiast trudno jest te beżowe spodnie później połączyć z jakimiś butami, które dają komfort, gdy jest zimno i pada śnieg albo deszcz, więc wybieramy zazwyczaj te ciemniejsze. Ja oczywiście bardzo często, ja nawet dzisiaj na sobie mam jasne dżinsy, no, takie jasne dżinsy i jasno takie beżowo-zamszowe botki, ale dlatego, że nie pada. Gdyby padało, to pewnie byłoby inaczej. Także rozumiem to, tu nawet nie chodzi o sklepy, tylko chodzi o to, że to po prostu z punktu widzenia praktycznego mogłoby być trudne. Joanna pyta, jakie kolory powinna nosić na dole czysta wiosna, która chce optycznie wyszczuplić dół, a więc nie mogą to być kolory zbyt jaskrawe. Czerń, granat, ciemną szarość, ciemną zieleń, taką butelkową, ale taką naprawdę, naprawdę ciemną i petrol. Justyna pisze, że z ciepłej wiosny ma w szafie kolory czerwienie, pomarańcz, butelkowe, zielenie, no i mam problem z dołem, bo mam w szafie tylko czarne, a chcę się tego koloru pozbyć z szafy. Jeżeli jesteś zapisana na kurs online, to ja pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo tam znajdziesz odpowiedź, a chciałabym odpowiadać na też inne. Dobra, lecimy dalej. Anna. Czy chłodna zima może mieć piwne oczy? Po lekturze Pani książki ogłosiłam się chłodną zimą, ale Pani nie lubi piwnych oczu, bo o nich w książce bardzo mało. Ojej, co za po prostu wniosek. Ja w ogóle, skąd to przyszło do głowy, że ja nie mogę czegoś nie lubić, jakichś oczu? To w ogóle jest zupełnie nieprawdziwe zdanie, nieprawdziwe stwierdzenie. Przede wszystkim pozwolę sobie, ponieważ ja tutaj na Facebooku komunikuję się dosyć swobodnie i pozwolę sobie mówić Anno, także prosiłabym też dziewczynek, piszecie coś, możecie do mnie po prostu po imieniu, nie trzeba mi paniować absolutnie. Zresztą nie tylko na Facebooku czy na Instagramie, ale też w mailach na żywo, nie trzeba tutaj formalnie do mnie podchodzić. Ja generalnie wychodzę z założenia, że jak oglądam kogoś w majtkach, to w przymierzalni, to tak, to paniowanie nie zawsze, no ale są różne sytuacje. Także Aniu, pozwól, że odpowiem Ci tak bezpośrednio, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeżeli masz, to daj mi proszę znać w komentarzu. Czy chłodna zima może mieć piwne oczy? Tak, może mieć piwne oczy. Pamiętajmy, że typ urody nie określa się na podstawie wyglądu, a na podstawie kolorów, jakie nam pasują. Oczywiście zazwyczaj ma niebieskie, albo szaro-niebieskie, albo nawet ciemnobrązowe. Rzadko kiedy ma piwne, ale oczywiście, że może się tak zdarzyć. Prawie wszystko może się zdarzyć. No, może niejasna blondynka o jasnej cerze nie będzie ciemną zimą, ale inne kombinacje mogłyby się zdarzyć. Dobra. Jak praktycznie w aplikacji Color Picker określać temperaturę koloru? Na co zwracać uwagę? Na który czynnik? Ja zwracam uwagę na cmyk i tam, czyli mamy cyjan, magenta, tak? To jest właśnie, to jest to, ten cmyk. Tak to jest napisane i to chodzi o niebieski, czyli cyjan, magenta, czyli ten tutaj odpowiednik czerwieni, czyli róż i żółć, czyli yellow i czarny, czyli key color, czyli taki tam to się domiesza. Tak, popatrzymy sobie na cmyk po prostu. Okej. Ile czasu jest poświęcone w kursie na każdy typ kolorystyczny z osobna? Chodzi mi o połączenia kolorystyczne w obrębie każdego z 12 typów, nie omawianie samych typów. W kursie właściwie nie omawiam samych typów w ogóle. Tam są tylko połączenia, ale są połączenia ogólne. To znaczy nie ma tak, że teraz są połączenia dla ciepłej jesieni, teraz są połączenia dla ciepłej wiosny. Nie ma czegoś takiego. Są ogólne zasady. Oczywiście non-stop mówię o typach urody, natomiast to są cały czas wskazówki takie ogólne, jak należy nauczyć się łączyć kolorów, a nie konkretne zestawienia. Taką postanowiłam, że nie będę robiła konkretnych zestawień, czyli że ciepła wiosna powinna tak łączyć kolory. Jeżeli, Kasiu, zastanawiasz się nad dołączeniem do kursu online, to wszystkie te osoby, które zobaczyły ofertę, a oferta jest dostępna na jakłączyćkolory.pl, jeżeli zobaczyłyście oferty, tam, kto doczytał do końca, tam jest coś takiego jak gwarancja satysfakcji, to znaczy możliwość dołączenia do kursu, wykupienia dostępu do kursu i rezygnacji z tego, jeżeli kurs nie spełni Waszych oczekiwań. Macie 21 dni, żeby ten kurs
przetestować, żeby zobaczyć, jak wygląda wnętrze i nie tylko wnętrze, tak jak jest tam na tej stronie, jest również wideo, które pokazuje platformę, tylko możecie po prostu dołączyć do kursu, zobaczyć, jak on wygląda i jeżeli Wam nie odpowiada cokolwiek w tym kursie i uważacie, że nie jest on wart tych pieniędzy, które zapłaciłyście, to po prostu możecie z niego zrezygnować. Jeżeli nie nauczycie się tego, co chciałyście się nauczyć, czyli jak łączyć kolory. Dlaczego taka gwarancja satysfakcji? Ponieważ uważam, że ten kurs jest bardzo wartościowy i dlatego mogę sobie pozwolić na takie ryzyko, że daję Wam opcję po prostu rezygnacji z kursu. Monika pisze, kontynuuje wątek czerni, tak, czerń dominuje w pracy, można też jako alternatywę granat czy siwy dla zgaszonego lata, można też mieszać inny kolor spodni, kolor marynarki. Aha, to są pytania do mnie, ja myślałam, że to są stwierdzenia, że można. Tak, oczywiście, że w ogóle granat jest czernią, że tak powiem, czyli tak, czyli granat jest czernią dla zgaszonego lata, albo właśnie jakieś grafity stalowe, marengo, to są takie zastępniki czerni dla zgaszonego lata. Ale i teraz, jeżeli pytasz mnie, czy można mieszać kolory, inny kolor spodni, kolor marynarki, oczywiście, że można, jakby, no, nie ma takiej zasady, która zabrania tego, nie wiem, jak jest w Twojej pracy, po prostu. Dobra, okej, lecimy. Kurczę, całkiem nieźle mi idzie, 35 minut, a już tyle pytań odpowiedzianych, ja po prostu dzisiaj włączam sobie motorek. Odpowiem jeszcze tutaj na pytanie, o nie, coś mi zniknęło. Opowiem jeszcze na jedno pytanie tutaj z tych, które mam, bo chciałabym tak, no jeszcze z 10-15 minut i kończyć, żeby nie było za dużo. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, na koniec będę opowiadała jeszcze o kursie. I to pytanie ostatnie, które mam z tych wypisanych, a resztę zrobimy później. To później, dla tych osób, które dołączyły teraz, to później oznacza, że macie dać mi znać, czy chcecie, żeby to był... Moment, muszę sobie zerknąć. Czy to był piątek wieczorem, sobota, powiedzmy okolica 11, czy chcecie, żeby to było w niedzielę wieczorem, dalsza część odpowiedzi na te pytania. To znaczy odpowiedzi będą na pytania, które ja mam jeszcze zapisane i te, które pojawią się pod dzisiejszą transmisją, napisane przez te osoby, które będą oglądały retransmisję, czyli nie są z nami na żywo. Tak, więc zaraz przejdę do tego pytania, które mam zapisane, bo mi się pojawiło pytanie Aleksandry tutaj, nie chcę go ominąć. Czarna sukienka, czerwony pasek, granatowe bodki, czy będzie ok? Pierwsze pytanie zadam dla jakiego typu urody, drugie pytanie zadam, jakie rajstopy chcesz ubrać i będę czekała na odpowiedź, a w międzyczasie odpowiem na pytanie. Jak określić kolor różu, czy zimny, czy ciepły w szminkach nude, albo takich różowych cielistych. Także jak określić kolor różu? Domyślam się, znaczy mam nadzieję, że to pytanie dotyczyło jak określić temperaturę różu, bo jak określić kolor różu, no to tak, czy zimny, czy ciepły. Przede wszystkim róże te, które mają w szminkach, które mają zgaszenie takie w stronę szarości, uznajemy za te pomadki różowe chłodniejsze, a te, które mają w sobie zgaszenie takie brązowawe, czyli takie beżowe, mówimy o nich, że one są cieplejsze. Natomiast jeżeli chodzi o róż, to tak, różowe szminki w ogóle uznawane są za chłodne pomadki, pomimo tego, że w teorii róż jest ciepłym kolorem. Ja nie chcę tutaj wchodzić teraz w teorię koloru, ale tak, różowe pomadki uznawane są za te chłodniejsze w stosunku do czerwieni. A tutaj wracam do pytania Aleksandry, bo odpowiedziała mi, że myśli, że wiosna, rajstopy, kolor opalony lub bez rajstop. Okej, okay, tu były bodki, dobrze pamiętam, bodki granatowe. To znaczy tak, jeżeli wiosna, no to teraz oczywiście, jeżeli to by była czysta wiosna z 12 typów urody, to te czarna sukienka, czerwony pasek i granatowe bodki będą w porządku. Natomiast jeżeli to będzie jasna wiosna, to w ogóle absolutnie czarna sukienka nigdy, nigdy, nigdy. Przynajmniej w teorii. Ciepła wiosna też nie do końca w czarnej sukience będzie dobrze wyglądała. Natomiast jeżeli chodzi o samo połączenie, tak, ja nie przepadam za połączeniem czerwieni
z czernią, ale to jest takie moje, moje jako Oli, ale też trudno mi się pozbyć tej preferencji, tego lubienia albo nielubienia wtedy, kiedy po prostu mam do czynienia z klientką. Wolę czerwień z granatem i jeżeli chodzi o połączenie czarnej sukienki i granatowych butów, też nie ma z tym problemu. Kiedyś, jeszcze parę lat temu się mówiło, że granat z czernią się nie łączy, teraz już się łączy właściwie wszystko. Pytania resztę, które mam tutaj, zostawię sobie na następny raz, natomiast na ten albo tą piątek, albo sobotę, albo niedzielę, bo widzę, że tutaj głosujecie, ale ja teraz nie będę tego podliczała, sprawdzę sobie to wszystko jutro i jutro będę Wam dawała znać, kiedy się widzimy. To znaczy, że zostanie stworzona nowa transmisja na żywo i Was o tym powiadomię. Okej, tu widzę, że nie ma więcej pytań, więc mamy 40 minutę naszej transmisji i nie mogę po prostu nie opowiedzieć Wam o kursie online, jak łączyć kolory, ponieważ bardzo wiele pytań, które tutaj, jak można zresztą było zobaczyć, jest związanych z jakby rozpoznawaniem koloru i z jego dopasowaniem albo do nas, albo do ze sobą je po prostu połączyć. I zauważyłam właśnie jakiś czas temu, że moje klientki mają trudność, te, które już mają analizę kolorystyczną, i pomimo tego, że my trochę na analizie kolorystycznej rozmawiamy o połączeniach kolorów ze sobą, natomiast czasem się okazuje, że później nie wiemy, czy kolory do siebie pasują. I jeżeli chodzi o kurs online, jak łączyć kolory, postanowiłam, że warto takie szkolenie po prostu zrobić. I ponieważ to by było szkolenie, które byłoby szkoleniem czysto teoretycznym, to jest to idealny materiał na kurs online. Kurs online, czyli produkt, który jest dostępny na platformie kursowej, czyli tam, gdzie można do niego mieć dostęp cały czas. Czyli można się uczyć, kiedy się chce, jak się chce. Można, nie wiem, po prostu dziś wieczorem już zacząć i z lampką wina sobie oglądać, można go oglądać po prostu w niedzielę rano, albo można go, jak ktoś się nudzi w pociągu, albo jak ktoś się nudzi w pracy, może sobie oglądać taki kurs online, więc jest to dużo ciekawsza i dużo lepsza forma szkolenia niż szkolenie na żywo. Takie na żywo w sensie, że trzeba przyjechać na nie, bo kurs online już jest na platformie w momencie, kiedy do niego dołączacie, czyli gdy wchodzicie na stronę jakłączyćkolory.pl bez polskich znaków, link jest w komentarzach, to pojawia się opcja od razu oglądania, to znaczy już dzisiaj możecie zacząć uczyć się łączenia kolorów. I teraz jeżeli chodzi o sam kurs, on jest podzielony na 9 kroków, plus tam powitanie i podsumowanie. 9 kroków, które są podzielone na różne tematy. I jeżeli chodzi o tematykę poszczególnych kroków, teraz musicie dać mi chwilę, żebym ja niczego nie pomieszała. Ja sobie tutaj otworzę ofertę, czyli tą, którą macie na stronie jakłączyćkolory.pl, żebym nic nie pomieszała. I tak, pierwsza to teoria koloru, druga to ogólne jakby takie prawdy a propos grup kolorystycznych i odcieni kolorów, następnie analiza kolorystyczna, ale pod kątem właśnie łączenia kolorów, następnie krok czwarty to kolory niebezpieczne i kolory uniwersalne, czyli jak możemy je wykorzystywać dla siebie. I krok piąty, sposoby łączenia kolorów, następnie wykorzystanie swoich kolorów, czy ze swojego typu rodu, z tego, co my lubimy. Mamy tam takie pojęcie jak kolory skóry, jak kolory właśnie uniwersalne, kolory bazowe, typ siostrzany, nasza pora roku, czyli jak możemy korzystać z całego spektrum kolorów, które daje nam świat, które daje nam analiza kolorystyczna, nasz wygląd, bo tutaj w przyłączeniu kolorów już ma znaczenie, jak wyglądamy, a nie tylko jaki mamy typ urody. No i oczywiście odpowiedzi na są, jest cały krok, który mówi o tym, jak
skąd wiemy, czy kolory do siebie pasują, bo to jest takie pytanie, tak, że ja czasami nie wiem, czy coś do siebie pasuje, więc ja właśnie w kursie online odpowiadam na pytania, skąd wiadomo, czy coś do siebie pasuje, no i mamy odpowiedzi na pytania. Ja Wam przeczytam, na jakie pytania odpowiadam i te pytania, ja ich nie wyssałam sobie z palca, ja po prostu zapytałam mojej społeczności, która jest zapisana do klubu Kod Stylu, czyli otrzymuje ode mnie tak zwane mailingi, czyli newslettery, to zapytałam i teraz pytania, na jakie tam odpowiedziałam. To jak łączyć ze sobą kolory i wzory? Jak dobrać kolory dodatków, czyli wszystkich czapek, szalików, pasków, torebek? Czy można łączyć srebro ze złotem? Jak dobrać kolor okrycia wierzchniego? Jak łączyć kolory z wyrazistą biżuterią? Skąd mogę wiedzieć, że nie przesadziłam z ilością kolorów? Czy buty i torebka powinny być w tym samym kolorze? Ile kolorów to za dużo? Jak dobrać odcień czerwonej pomadki? To jest ten materiał, który jest na fanpage'u teraz dostępny, ale on zniknie z tego fanpage'a i będzie tylko i wyłącznie w kursie online. No i są materiały dodatkowe, czyli materiały takie, które zebrałam ze swojego bloga, czyli z rzeczy, które już są dostępne na moim blogu, czyli to nie jest żadna nowość w kursie, ale one są w jednym miejscu i tam są wszystkie materiały, jak łączyć z innymi kolorami. Pomarańczowy, czerwony, zielony, tam jasno-niebieski, ultrafiolet i wszystkie te inne rzeczy, które są, więc to całe mamy tam masę materiałów właśnie takich pisanych, znaczy ja nie tylko tam do Was mówię, ale też do Was piszę i są też grafiki pokazujące to, co ja bym chciała, żebyście zapamiętały. Także jest całe kompendium wiedzy odnośnie łączenia kolorów i uwaga dla wszystkich osób, które dzisiaj, czyli w poniedziałek 18 listopada do północy dołączą do kursu online, obojętnie który z pakietów, bo są trzy pakiety, obojętnie który z pakietów, to dostają ode mnie możliwość zadania mi po prostu ile chce się pytań odnośnie konkretnych połączeń kolorystycznych. Ja na te wszystkie pytania odpowiem podczas webinaru. Także jeżeli ktoś ma ochotę wysłać mi swoje zdjęcia do omówienia, żebym ja omówiła, że on, czy on dobrze, czy ona, bo to przecież przeważnie kobiety dołączają, czy dobrze kolory łączy, czy źle łączy kolory, jakie są konkretne pytania, można mi wysyłać zdjęcia. Ja to wszystko na webinarze będę pokazywała, będę omawiała i tę opcję, ten bonusowy webinar będą miały tylko te osoby, które dzisiaj dołączą do kursu online, czyli będą miały taką możliwość doprecyzowania nie tylko ogólnego, ale do siebie, tak? Do siebie w tej wiedzy. I ten webinar będzie gdzieś zaplanowany za około miesiąc, bo tyle uważam, że wystarczy, żeby przerobić kurs online za około miesiąc, czyli, a może zrobimy na początku stycznia. Będę to konsultowała z tą grupą osób, które dam Wam trzy terminy do wybrania, czy chcecie przed świętami, czy chcecie po nowym roku, żeby przeprowadzić właśnie taki dodatkowy webinar. Także tylko osoby, które dołączą do północy, do 18 listopada. Jeżeli oglądasz tę retransmisję tego później, czyli jutro, we wtorek albo kiedykolwiek indziej, no to niestety już nie ma takiej możliwości. Więc choćby z tego powodu warto zdecydować się na dołączenie do kursu dziś. I teraz mamy trzy pakiety kursu, czyli, jeszcze raz się przełączam, pakiet standardowy, czyli dostęp do tego kursu, do platformy, do wszystkiego, co tutaj mamy. Ja Wam może pokażę nawet tę platformę z laptopa, w sensie będę pokazywała laptopa, ale najpierw powiem o pakietach, gdzie mamy dostęp do platformy. Tam są oczywiście wszystkie wideo, zeszyt ćwiczeń, będziemy mieć grupę na Facebooku dla uczestniczek kursu online i e-book Ubierz się w kolor taniki analizy kolorystycznej, czyli ta książka, którą ja przed chwilą pokazywałam, czyli ta jest w wersji elektronicznej dołączona do kursu, ona jest na platformie i tam się ją po prostu ściąga. To jest pakiet podstawowy, on kosztuje 177 zł i jest pakiet jeszcze Silver i pakiet Gold. I w pakiecie Silver mamy dostęp do dodatkowo 5 webinarów, które już się odbyły w przeszłości. Je można kupić, każdy za 79 zł w sklepie moim. I to są jesienne zestawienia dla jasnych typów urody, jak dobrać kolor włosów do typu urody, analiza kolorystyczna online w praktyce, jak czuć się bardziej atrakcyjną i jak łamać zasady stylizacji.
i te wszystkie webinary plus kurs online to jest 217 zł, czyli zamiast 842 zł 217 i trzeci, czyli pakiet Gold, czyli kurs online, te webinary i analiza kolorystyczna online w wersji podstawowej i to jest 467 zł. Jeżeli wolisz to mieć napisane, to proszę Cię wejść na stronę www.jakłączyćkolory.pl. Przypominam, zaraz zerknę sobie jeszcze, co tutaj piszecie, ale przypominam, że obowiązuje coś takiego jak gwarancja satysfakcji, czyli jeżeli uznasz, że kurs nie nauczył Cię, jak łączyć kolory, to ja gwarantuję Ci, że oddam pieniądze, masz na to 21 dni. Bo wierzę w to, że moja społeczność jest przede wszystkim uczciwa, to znaczy, że nie nauczy się i nie odda kursu, tylko faktycznie może się okazać, że ktoś stwierdzi, że to wszystko, co tam jest, już wie i nie jest to dla niego żadna nowość i może być to uznane za stratę pieniędzy, to ja po prostu to oddam, bo uważam, że to jest jedyna sytuacja, kiedy ktoś mógłby zrezygnować z tego kursu, to znaczy może stwierdzić, że wiedza, która tam jest, jest dla niego bardzo podstawowa, bo mogą być takie osoby. To są wszystko rzeczy, które dla mnie są po prostu bardzo podstawowe i bardzo logiczne, a są jednak osoby, które korzystają. Dobra, to zerknę sobie, co tutaj piszecie, więc gwarancja satysfakcji jest 21 dni. Monika... Małgorzata pisze, wykupiłam dostęp do kursu, w jaki sposób będzie nadany dostęp do e-booka, czy będzie przysłany na maila? Aha, widzę, że tutaj Karolina już odpowiedziała, okej. A tutaj dziewczyny głosujecie, kiedy zrobić drugą turę odpowiedzi na pytania. Czy na przykład za pomocą czerwonej szminki można ograć czarną bluzkę ciepłej wiosny? Teoretycznie można. Ja tutaj już kojarzę, jaka to Paulina pyta o to, o ten... Niedawno robiłam analizę kolorystyczną Paulinie i Paulina ma dużo czarnych rzeczy. Tak, można. Lepsza, nawet lepiej, jakby to była taka pomarańczowo-czerwona. Natomiast nadal uważam, że dla Ciebie ta czerń nie jest dobra. Także ja wiem, pisałyśmy na ten temat maile i tutaj wiesz, jakie jest moje zdanie na ten temat, więc nie będę tutaj go powtarzała, ale tak. Anna pisze, że bardzo atrakcyjne ceny kursu. No to bardzo się cieszę, że są atrakcyjne ceny. No ja staram się robić atrakcyjne ceny, ponieważ wychodzę z założenia, że kursy online mają być właśnie dla tych osób, które z powodów finansowych nie mogą się spotkać ze mną i... O nie, Paul... O, to ja pomyliłam Paulinę, to przepraszam, myślałam, że, bo też była Paulina z nazwiskiem na P, ale to myślałam, że to ta Paulina. No to tak, no to w takim razie odpowiem. Ciepła wiosna nie powinna nosić czerni w ogóle, jeżeli bardzo potrzebuje założyć tę czerń z jakiegoś powodu zewnętrznego, to tak, czerwona szminka może w tym pomóc, ale dalej to będzie trochę za mocne zestawienie dla ciepłej wiosny. No więc a propos tych atrakcyjnych cen... Tak, no chciałam, żeby było atrakcyjnie dla Was, dlatego, że to jest pierwsza edycja, następna edycja nie będzie już taka atrakcyjna cenowo, czyli następna edycja, czyli w przyszłym roku, pewnie za około rok, nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy będzie następna edycja, ale teraz tak, dołączyć do kursu możecie dołączyć można zawsze, ale dołączyć w tych cenach, które są, można dołączyć do przyszłego poniedziałku, czyli do 25, tak, dobrze mówię, do 25 listopada, do północy, czyli 20:59 i pamiętajcie o tym, że jest gwarancja satysfakcji, pamiętajcie o tym, że są trzy pakiety na stronie jakłączyćkolory.pl bez polskich znaków. Czy w kursie są tylko materiały dotyczące łączenia kolorów, które były już na blogu, czy są szersze informacje? Oczywiście, że są szersze informacje. Ja nie dawałabym bezpłatnych materiałów do płatnego kursu. Także tak, są... szersze materiały. Hanna pisze cześć, więc ja mówię Tobie, Hanno, cześć. I tak, przypominam, podsumowując teraz nasze spotkanie, przypominam, że czekam na Wasze głosy, kiedy robimy drugą turę serii pytań i odpowiedzi, bo nie zdążyłam na wszystko odpowiedzieć. Czy ma to być piątek 19, sobota 11, czy niedziela 19? W odpowiedziach tutaj trzeba mi dać znać.
Pamiętajcie o tym, że jest kurs online, jak łączyć kolory. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jest to kurs dla tych osób, które czują się niepewnie w łączeniu kolorów i mogą być dwa efekty tej niepewności. Może być tak, że będzie za pstrokato i to nie będzie dobry pomysł, nie chce wyglądać jak papuga, albo z drugiej strony chcemy, żeby było bezpiecznie i wychodzi po prostu nudno, monotonnie i, no i czujemy się po prostu niejako. Także jeżeli czasem czujesz się niejako, jeżeli czasem czujesz, że tak nie wiesz, czy przesadziłaś z tymi kolorami, czy nie przesadziłaś z tymi kolorami, to kurs online Jak łączyć kolory jest dla Ciebie. Jeszcze raz będę Was prosiła o udostępnienie tego materiału. Tutaj jak mamy tę transmisję pod prawym dolnym rogiem, prawdopodobnie, tak, jest opcja udostępnij, jest, udostępnij w prawym dolnym rogu i jeżeli macie w swoim otoczeniu kobiety, które trochę czasem ubierają się za pstrokato, albo z drugiej strony myślicie, że takie posłuchanie stylistki, czy dołączenie do kursu online, jak łączyć kolory, mogłoby im pomóc w tym, żeby wyglądać nie tak monotonnie, nie tak nudno, żeby jakieś szare myszki, no może bezpośrednio nie zawsze można im powiedzieć, a może udostępnienie takiej transmisji na żywo da Wam opcję, żeby im troszeczkę pomóc, także dziś już będę kończyła, patrzę sobie tutaj, Małgorzata pisze, że u niej jest nudno i dlatego się zapisała na kurs. Super, bardzo się cieszę, także gratuluję wszystkim osobom, które dołączyły do kursu. Pamiętajcie, że jeżeli wykupicie ten program dzisiaj, jeżeli dołączycie dzisiaj, to co? Aha, dostaniecie bonus w postaci webinaru, gdzie będę odpowiadała naprawdę na wszystkie naprawdę najbardziej szczegółowe pytania. Można wysyłać mi zdjęcia swoich stylizacji, swoich, nie wiem, bluzek, z których nie wiecie, co z czym połączyć. Ja to wszystko będę robiła, czyli będę Wam udzielała konsultacji indywidualnych podczas webinaru. I oczywiście, ja wiem, że to na forum i że wszyscy to będą słyszeć, ale jest to zupełnie bezpłatne tylko dla tych osób, które dołączą do webinaru dzisiaj do 23:59. Także ja Wam dziś dziękuję za nasze spotkanie. Patrzę jeszcze, Grażyna pisze, że dziękuję za analizę kolorystyczną. Super, analiza sylwetki też wysłana, czekam na odpowiedzi na pytania. Także dzięki, dziękuję i będę się z Wami już żegnała, miłego wieczoru i czekam na pytania dodatkowe jeszcze, na które będę mogła odpowiedzieć w drugiej części naszego spotkania Q&A, czyli sesji pytań i odpowiedzi i termin Wam tylko podam, jak zobaczę, których odpowiedzi jest najwięcej, które najbardziej Wam pasują. Także dziękuję i dobrej nocy!